Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj próbujemy zagrać w Afterlife dodatek, czy też mod do Seven Days'a. Autorzy tego moda wydali aktualizację, która mimo, że w mod launcherze, czyli tym menadżerze do instalowania modów do Seven Days'a, zaznaczyłem, żeby mi się nie aktualizował automatycznie, mimo to mod się automatycznie zaktualizował. I zepsuło mi to save'a. Na szczęście ten menadżer modów robi backup save'ów, więc udało mi się odzyskać starszą wersję save'a i dobre 3 godziny już siedzę i kombinuję na różne sposoby, żeby uruchomić grę bez strat, bez jakichś problemów, ale no niestety dziwne rzeczy się dzieją. Robię teraz któreś kolejne podejście i o właśnie, coś takiego się robi. I postać mi się spawnuje z uszkodzonymi plikami, jak widzicie. Zupełnie w pustym, świeżym miejscu, tak jakbym zginął. Zobaczcie, że jest jeszcze czaszka sugerująca, że postać mi zginęła. I interfejs nie działa, nie da się wejść w żadną interakcję. I nie ma możliwości zadziałać, nic zrobić. O, przynajmniej nawet rąk nie widać, śmiesznie, nie? Także wygląda na to, że będziemy musieli chyba uruchomić grę od zera. Próbowałem przez menadżer moda, przez ten mod launchera, próbowałem ściągnąć starsze wersje tego moda i przywracałem kopie save'ów starsze, żeby odzyskać sytuację. Wiecie, jak się wczytał niewłaściwie save, to wczytywałem starszą wersję tego save'a z folderu z backupem. Oj, chyba tego nie przeżyjemy. I niestety to nic nie dało kompletnie. Nie udało mi się znaleźć właściwej wersji moda, bo na każdej sprawdzałem bardzo dużo różnych starszych wersji. I na każdej pojawiał się błąd, ten sam, który teraz tutaj widzicie, że się nie dało... O kurde, na trudno. Także myślę, że ja na razie się poddam. Myślę, że możemy spokojnie uruchomić grę od zera. Nie będzie to duża strata, bo nie zrobiliśmy aż tak wielkich postępów. A no właśnie, widzicie. Zaczniemy nową grę na nowym seedzie. Seed będzie ten sam, 1, 2, 3, 4, 5. Chociaż tamta mapa była taka sobie. Może spróbujemy jakąś inną. O, teraz jeszcze lepiej się zrobiło. O, dobre to było. No, w każdym razie uruchamiam ponownie, tylko, aha, przez to, że nie mogę wejść w interakcję teraz z tym interfejsem, to jedyne rozwiązanie to jest Alt F4 kliknąć, żeby wyjść z gry. Dobra, jesteśmy z powrotem w menu głównym i sobie stwórzmy nową mapę. Tym razem bym stworzył ją w oparciu o nowego seeda, 1, 2, 4, 5, 6. Do tej pory graliśmy na 1, 2, 3, 4, 5. Tak, żeby było łatwiej. I ustawienia domyślne. Trochę to potrwa, zanim się to wygeneruje, także zaraz wracam. O, tak, dobra. Poprzednio szeryf okazał się być bardzo praktyczny. Tutaj mamy ten Enigma, który nic nie umie. Mamy Gangola, który ma ostrze i wytrychy. Mamy Dzikusa, który ma narzędzia z kamienia, które możemy sobie zrobić w 2 minuty. Crawler, on ma pięściami się głównie posługuje, także szeryf moim zdaniem jest z nich najfajniejszy, bo on ma na dzień dobry pistolet i amunicję, które dosyć trudno dostać w tej grze, a bardzo się przydają. On jest praktyczny, bo on ma plecak na dzień dobry, który jest dużo pojemniejszy od tego, który możemy sobie zrobić, ma zegarek, ale nie są one tak cenne moim zdaniem jak pistolet. Także weźmy się za to. Ja sobie szybko przebiegnę te początkowe zadania. Wygląda na to, że nas zespawnowało w środku lasu znowu, a nie w pobliżu jakiegoś domu. Fatalnie, wiecie. Bardzo fatalnie. Poprzednio też tak mieliśmy, że tak nas zespawnowało. Dobra, przebiegnę sobie szybko te zadania i zaraz do was wrócę. Specjalnie rozjaśniłem obraz, żebyście coś widzieli, ale jest tak strasznie ciemno, a ten mod jeszcze dodatkowo zmienia system renderujący oświetlenie, więc niestety jest dużo gorzej niż powinno być moim zdaniem, ale trudno, jakoś musimy się przywyknąć do tego. Pozakładać, porobić wszystkie te rzeczy, ogniska, kamyki. Dobra, duży kamień zrobiony, teraz siekierka. Drewno zebrane. Teraz musimy zrobić ognisko, tak jak sobie życzą.
i te paczki na żywność i jedzenie. Gdzie to było ognisko? Piwór rozstawiony. Teraz jeszcze muszę poszukać kamieni, żeby zebrać na ognisko. I będziemy mogli się rozejrzeć za jakimś kierunkiem w stronę cywilizacji. Mam nadzieję, że na nas się ten brak garnka nie zemści za mocno. Tak jak poprzednio. A jednak jest tutaj jakieś domostwo. Super. Dobra. Bardzo miło ze strony gry, że nas zespawnowało. Wydaje mi się, że są spore szanse, że w tym domu będą jakieś te garnki właśnie na początku. Okej. Mamy już dość kamieni, żeby zrobić ognicho. Dobra. Przeszukamy sobie ten dom na dzień dobry, na początek. Mam wrażenie, że kolory są jakieś strasznie wyblakłe. Też kurde, obudziłaś. O, dobra, to możemy zebrać. Ale ciemno, nic nie widzę. Czy możemy zrobić pochodnie? Puszcz jest potrzebny do wszystkich wariantów. Albo pitch, okej. Okay. O, kibelki można przeszukiwać teraz. Ale fajnie. A dalej można wodę z nią brudną... O, też można dalej brudną wodę z nich wyciągać. Bardzo dobrze. O ty! Nie wstawaj, proszę. Dobra. Mamy winko, zaraz wylejemy je i zapełnimy wodą brudną, to będziemy mieli co przygotować. Dobra. Kość. Kurde, nie ma garnka. Niedobrze. Co tu jest? Super kukurydza, przepis na nasiono. Złomujemy. Potrzebujemy dużo tych kartek, więc nie będę marnować na przepisy, które będą nam dla nas przydatne za jakiś bardzo, bardzo długi czas. Dobra. Teraz to, co mnie bardzo zastanawia, to czy zostajemy w tym domu na dłużej. Idziemy dalej szukać garnka. Ale ich dużo. O nie! Kurde, no. O. Się rozbiegli. O. Nie mam przeładowanej amunicji. Dobra, jeszcze jakiś wstaje? Spanikowałem, teraz wyobraźcie sobie, co by było, jakby taka łamaga jak ja nie miała w ogóle żadnej broni do obrony. O nie, tam łazi jakiś kolejny. Kurde, no. O, jest tłuszcz. Super, zrobimy sobie... pochodnie... Aha, tylko drewno jest potrzebne. A możemy sobie z tego zrobić drewno, dobra. O. I zróbmy sobie też to. A to wylejmy. Empty. Dobra. Nie wiem, czy jest sens nosić od razu brudną wodę. O, zawiera kawę? A to co to jest? Extremely Simple Life Magazine. Magazyn o bardzo tym. Zawiera instrukcję na zrobienie kamiennego toporka. Okej. Teoretycznie wydaje mi się, że my już potrafiliśmy te rzeczy, ale mimo wszystko. Dobra, opróżnijmy to. I napijmy się kawki. Sporo zdrowia zmarnowałem na walkę z tymi zombiakami tutaj. Spodziewałem się, że oni będą aż w takiej grupie dużej, mocnej
I że tak dadzą mi popalić, niestety. No to było trochę dla mnie zaskakujące. O nie. To chyba na zewnątrz coś. Dobra, tu czysto. Chyba, że oni po prostu z kilku pokojów przyszli. A, wygląda na to, że oni po prostu przyszli z kilku pokoi, pomieszczeń. I dlatego tak dużo ich było. No, zobaczcie, całe piętro tu już jest czyste. A, amunicja. Okej. Okay. Bardzo porządnie. I teraz tak. O, garnek znaleźliśmy, super. I użyję tej apteczki. Wiecie do czego? Bo chodzi o to, żeby przywrócić sobie zdrowie. Bo nasz bohater będzie tracił głód i pragnienie szybciej, jeśli będzie się musiał leczyć naturalną metodą. A jeśli go uzdrowimy za pomocą apteczki, to będzie szybciej. Dobra. I nie będziemy marnować tyle żywności i wody, także zostanie nam na dłużej. Co tu mamy? Wytwarzanie ładunków. Złomujemy. Dobra. Trochę słabo, że wyszedł ten update, który zniszczył mi postępy wszystkie, które mieliśmy. Przyznam się szczerze, że to trochę nie fair jest, że twórcy moda to tak robią. I jeszcze słabsze jest to, że twórcy samego tego mod launchera pozwalają na to, żeby to tak działało bez ostrzeżenia. Moim zdaniem to powinno być tak, że jeśli wychodzi taki update, który psuje save'y do moda, to powinien się pojawić komunikat w mod launcherze. Złomujemy to, bo wydaje mi się, że szkoda to trzymać. Z jakości 1, to w ogóle nie warto tego trzymać. Że to powinno działać tak, że po prostu jak mod launcher wykryje, że jest update dostępny, to powinien wyświetlić informację. Wykryto nowy update, ale według autorów on z twojej wersji po aktualizacji zepsuje ci save'a. Czy na pewno chcesz zainstalować? Kliknij nie, nigdy nie instaluj, nie proponuj więcej, dopóki sam nie kliknę, nie? I to powinno być w ten sposób rozwiązane, a nie tak, jak oni to tutaj zrobili. Właśnie miałem krzesła też rozwalać, nic nie mówicie. Dobra, pytanie, czy przenocować tutaj? Czy od razu byśmy szli dalej? Bo w sumie tutaj jest całkiem przyjemnie i moglibyśmy tutaj dłużej posiedzieć. Dobra, wrzućmy sobie ten garnek. I co oni chcą, żebyśmy pitch zrobili, tak? Czyli musimy wrzucić kłodę drewna, której nie mamy. Czy mamy tu jakiś większy pojemnik? A, mamy to dziadostwo. Dobra, to niech to sobie tutaj leży i idę po drewno. Elegancką willę sobie ktoś tutaj machnął. I patrzcie, tam jest jeszcze jeden domek, chyba gościnny albo garaż do przeszukania. Zaraz tam zajrzymy. Wydaje mi się, że możemy tutaj zostać do rana, żeby zrobić w spokoju wszystkie te początkowe zadania. I byśmy się udali dalej dopiero jak już je wykonamy, żeby nie tracić czasu po prostu na kiblowanie tutaj. Przydałby się łuk, przydałyby się jakieś inne narzędzia mocniejsze i tak dalej. Dobra, i jeszcze jedno. Okay. Zarzućmy gotowanie i zrobimy sobie pochodnie i tak dalej. Dobra. Mamy tutaj tą wodę. Tu była ta wylana woda, ale ona zniknęła, widzę. Dobra. To się będzie gotowało dosyć długo. Aha, dobra. Nie, to bez dodatkowych słoików to w ogóle nie warto tracić czasu na to. Mamy już ten pitch? Tak, jest już pitch. I chcecie żywicę i charcoal powder. Okej, okay. Żywicę, kurczę, zapomniałem, że żywicę to się robi przez wydziubanie nożem drzewa. O, w ten sposób. Musimy zrobić jeszcze moździerz, mortar and pestle. A do tego potrzebujemy duże kamienie, więc... Dobra, mamy 5 dużych kamieni, to akurat nas urządza. Potrzebujemy 2 naostrzone, bo chcę sobie zrobić od razu nowy toporek i nowy kilof. O, taki kilof. Także nie mamy już więcej tych dużych kamieni, nie, to... A nie, jest jeszcze jeden, to go też naostrzymy. I zrobię sobie nową siekierkę. Dobra, to... Robione. Dobra, zebrane. I teraz ugotować tutaj to. Okej. Okay. Słyszałem dzika, który tu gdzieś biega, ale
Nie chcę ryzykować z nim na razie walki, bo nie mamy porządnej broni. Przygotuję sobie, bo nie wiem, która jest pora dnia, więc wolę teraz to zrobić niż później, na ostatnią chwilę. Chcę tutaj zrobić, zabezpieczyć sobie piętro. Aha, właśnie przy okazji. Gdzie to jest? To. Okej. Zrobimy sobie obóz na górze. W sumie to mogłem tam postawić też ognisko i tak dalej. Ale dobra, trudno. Jeszcze kilka. Dobra, piętro zabezpieczone. Lepnijmy sobie ten śpiwór byle gdzie, żeby był. A. Tutaj to chyba daje też gwoździe, czy mi się wydaje? Nie, nie daje. A. Dzień dobry. Co to za wchodzenie bez zaproszenia do cudzego domu? O, super, torba. I co w niej mamy? Umiejętność wytwarzania strzelb. Kurczę, no strzelby się przydają. Złomujemy. Potem będziemy potrzebowali bardzo dużo tych kartek. Teraz już jestem mądry i już wiem, jak mamy grać. Dobra, wytwórz pochodnie. Zróbmy sobie z tego. I teraz już idzie dużo łatwiej i szybciej wszelka robota. Plastiku będziemy później potrzebowali sporo do zrobienia paru rzeczy, więc w sumie można by pozbierać i takie rzeczy. A właśnie, łuk jeszcze miałem zrobić. A co byśmy jeszcze chcieli? Tu jest pochodnia. Pochodnie będę trzymać ręcznie. Nie, na razie nie będę wrzucać na plecy. Zobaczmy, czyli tak, tutaj łuk. I ile możemy naostrzonych tych kamieni zrobić? 25 w sobie będziemy mieli. Dobra. Czyli tego. Raz, dwa i pół. Dobra. Spróbujmy go trafić. Trafiony. On teraz będzie uciekał. A nie, do wody wlazł. To jest szansa, że on nie radzi sobie z chodzeniem w wodzie. Dobrze poszło. Okej. Tam wesoło pomyka sobie świnka, wieprzek. Jak nie muszę, to wolę tego jelenia, bo on z nim będzie nam łatwiej walczyć niż ze świnią. I ostatni ciosy. Dobra, załatwione. Przynajmniej mamy kolację. Chociaż to będzie taka kolacja, która będzie bardziej szkodziła niż pomagała, bo bardziej tylko się po tym będzie chciało pić. Ale dobra. Zróbmy. W sumie mamy też jajca. Aha, tylko musielibyśmy wodę przygotować, ale to nie jest zły pomysł. To jest całkiem dobry pomysł, nawet bym powiedział. O, od razu lepiej się będzie chodziło. Jeszcze mamy ten domek do przeszukania tutaj z boku. Zróbmy to od razu, póki jeszcze trochę widno. A, co tu mamy? Oż kurde, obudziłaś. Stajesz jeszcze? Chyba nie. No dobra, to wygląda na to. Kazaliście mi też te niszczyć rzeczy, ale jest zadanie, gdzie musimy to zniszczyć w ramach zadania, więc wstrzymam się jeszcze z tym, nie? Dobra. Zbierz wooden bucket. Okej. Okay. I o. Pitch mamy, włókien nie mamy. To też mamy, to zaraz będziemy mieli, dobra. To szybko przeszukajmy jeszcze tylko tutaj to. Okej, okay, trochę jedzenia. A, szkoda czasu na to. Dobra, tutaj w porządku. Najbardziej z tego wszystkiego powiem wam, co mi szkoda, to roweru, który mieliśmy. Bo on robił kolosalną różnicę w podróżach po okolicy, w mieście. I teraz będziemy musieli od nowa walczyć o jego zdobycie. Poprzednio udało nam się łutem szczęścia dosłownie znaleźć części do zmontowania roweru. A teraz musimy zaczynać od nowa, nie? I to nie jest zagwarantowane, że uda nam się z powrotem zebrać potrzebne elementy do niego. Dobra, co byśmy chcieli? Co mieliśmy? Aha, dobra. Już pamiętam. Brakuje mi trochę tych złomu, żeby zrobić to wiadro, także muszę pozbierać takie rzeczy też tutaj po okolicy. Oczywiście, w trakcie roboty jeszcze przyszedł do mnie w odwiedziny tutaj grubasek.
Nie przeszkadzaj, koleś. Naprawdę w najgorszym możliwym momencie przylazłeś. No, daj się trafić. Jeszcze żebym się miał siłę zamachnąć. O-o. No. Jeszcze trzeba umieć... O, w końcu, kurde. Potrzebuję więcej jeszcze metalu. Czy z tego nie było przypadkiem metalu? O, super. Tu widziałem więcej tych krzesełek. Dobra, przyszedł w międzyczasie jeszcze jeden grubas w hawajskiej koszuli i mi przeszkodził. Ale się udało. Dobra, co chcieliśmy? Drewniane wiadro. Okej. I musimy jeszcze zebrać tarp. Tarp to była ta płachta, tylko tu żadnej chyba nie będzie, nie? Możemy ją zrobić z kawałków tkaniny i resztek polimerów. Jest to jakieś wyjście. Trochę mało tych polimerów będziemy mieli w ten sposób. Ale tkaniny bez problemu. Wydaje mi się, że polimery też powinny być, bo wszystkie żaluzje i inne rzeczy porozwalamy i też będzie za chwilę. To jest tylko kwestia tutaj wytrwałości w poszukiwaniach. Czy tu może być coś na tym, na tej półce? Później będę szukać. O! To jest dekor trzeciego poziomu. Kurde. O, niedobrze. Chodzi o to, że można było to podnieść i zabrać ze sobą. O nie, słyszę, że coś tam na zewnątrz się kręci. Z tego będzie złom. A nie, jest plastik, okej. Resztki polimerów. O kurde, jeszcze tylko dwóch brakuje. Porozwalałem wszystkie wielące się po okolicy te opony, śmietniki. O, super, to jest z polimerów też. Bardzo fajnie. To zróbmy sobie to. Ja, potem będziemy znajdować ich na potęgę po prostu, plandek. O, to się plandeka nazywa. Ale zależy mi na zrobieniu zadania. Więc nie będę się tym przejmować. Możemy sobie też jajeczko ugotować, także zróbmy tak. Chociaż nie. Anuluj. Zatrzymaj. I wrzućmy te rzeczy do ogniska, tak jak oni sobie życzą. Okej. I co, już to koniec zadania jest? Już nie mamy więcej? Wydawało mi się, że było jeszcze zadanie, żeby tą... rozwalić warsztat. Chociaż częściowo. Pokaż na mapie, przełącz jako aktywny. A jest, Damage Collapsed Workstation. Construction. Zbuduj młotek, narzędzie do konstrukcji i tak dalej. O, to jest też fajne zadanie. Tylko nie mamy drewna. Będę musiał, zanim zupełnie zapadnie zmrok, musimy... O, zaliczam. Chociaż kazaliście chyba, żebym to wszystko rozwalał za każdym razem, nie? Tylko nie wiem, którym narzędziem. Pewnie nie będziemy już tu nigdy więcej wracać, więc nie będę się tym przejmować. No. Dajesz, jeszcze. Okej, nic ciekawego nie wpadło za to. Ale, a, Workstation Crafting za to wpada, dlatego mi kazaliście to rozwalić. Dobra, teraz sobie przypominam. Dobra, przeniosłem co się dało stąd na górę, żebyśmy mogli sobie dalej pracować. O, tutaj wstawiłem inteligentnie ognisko w oknie. Porozwalam trochę, żeby zrobić miejsce. I tak, zrobiłem już ten mallet, czyli młotek. I musimy planning tool zrobić. 20 papierów. Czyli to by było chyba tutaj. O, idealnie. Dobra. I musimy rozmieścić blok konstrukcyjny i go ulepszyć. W sumie to nie ma dużego znaczenia, gdzie go postawimy, byle gdzie może być. Niech będzie... albo nie. Niech będzie... Trudna decyzja, sorry. Niech będzie tutaj. I postawmy sobie, gdzie jest ten młotek. Dobra. I... zrobione kolejne zadanie. Jej! Dobra, przeczekać musimy do rana i rano ruszymy w dalszą drogę. Dobrze, że zrobiliśmy to wszystko. Co mamy tu jeszcze? Musimy zrobić mapę, kompas i zegarek. To z tym musimy poczekać, bo musimy odblokować dużo stacji roboczych. Także trochę to zejdzie nam się, zanim odblokujemy to zadanie. Niestety. Mówi się trudno, chociaż nie wiem, czy dobrze to rozwalać teraz, w tej chwili. Chyba nie.
O, ugotowało się przynajmniej jajko. Będziemy musieli zrobić ostrą selekcję, zanim wyruszymy w drogę, żeby sprawdzić, co, jakie przedmioty bierzemy ze sobą, a jakie zostawiamy. Bo jak widać, jest tutaj całkiem sporo już towaru zebranego, który zajmuje dużo miejsca i jest dosyć ciężki, a i się z nim po prostu nie zabierzemy. Także wiadro czy tą płachtę zostawiam, ale garnek bym wziął, nie? Na tej zasadzie. Tak samo to też możemy łatwo wyprodukować sobie, gdziekolwiek trafimy. Strasznie się nudzę, czekając na świt i patrzcie, co znalazłem. Są tutaj te świecące grzybki, wezmę ich kilka. Tak, na wszelki wypadek. Żeby mieć gotowe lekarstwo, jeśli nam się zdarzy złapać infekcję. Ale ciemno jest mimo pełni. Zauważyłem, że to chyba shader jest, który autorzy zmienili, który odpowiada za to, że jest tak ciemno. I teraz mam rozjaśniony ekran na 100%. Jasność w grze mam ustawioną, 100%. I zobaczcie, jak jest ciemno, kurczę, ja tutaj nic nie widzę totalnie. To u was musi być w ogóle zupełnie czarno, bo YouTube przecież dociemnia jeszcze obraz. Ile mamy tych grzybków już? 14. Żeby byłoby jeszcze jeden zebrać. Dobra, porzucamy sporo cennego towaru ze sobą tutaj, ale nie mamy wyjścia, musimy to zostawić, bo po prostu nie mamy jak z tym się zebrać wszystkim. Jajeczko na drogę i idziemy przed siebie. Zapomniałem, że z tego to stołu też wypadają gwoździe. Mamy już świt. Idę tam, bo tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, w którym kierunku pójdziemy. Oj, nie ten przycisk. I tu się muchy pojawiły? Nie. Jak mamy z głodem i pragnieniem? Zobaczmy. Woda 170 na 200, żywność 150. Dobra, to napijmy się tego miodu. Okej. Okay. Przygotowałem trochę wody w trakcie. Liczyłem na to, że zdążymy ją zagotować, ale niestety nie zdążyłem. Już nastał świt. Wolę iść niż czekać, aż się to zagotuje, bo to 20 minut się będzie robiło. Tutaj widzę jakąś lokację, tylko... Nie chcę tego, bo to jest strasznie duża lokacja. Może nie jakaś strasznie duża, ale jest spora. Nie chcę tracić czasu na to. Zauważyłem, że jak dostatecznie szybko się biegnie i dostatecznie długo się biegnie przede wszystkim, to możemy, przez to, że tutaj oni zmodyfikowali to, jak jest gęsty las, zauważcie. I jak dostatecznie szybko biegniemy i dostatecznie długo, to możemy dobiec do końca obszaru, który został przez grę wygenerowany i widać wtedy obszar przed nami, tak jakby tam była polana. I to jest dosyć fajny sposób na nawigowanie. Kurczę, coś pogoda się psuje. I można wtedy z daleka zobaczyć na przykład jakieś zabudowania czy coś w tym stylu. O kurde, patrzcie, miasto, ale super. Dobra, teraz ja bym chciał poszukać sobie jakiejś bazy. To zielone tam wysokie bardzo by pasowało nam na bazę, bo jest wysokie. I łatwo jest się w tym schować. Mamy blisko do lasu, więc będziemy mogli łatwo... I wygląda to, że to jest środek miasta. A już wiem, co to jest za sklep. To jest sklep mięsny. Dosyć rozbudowana lokacja. O kurde, no. Nie przeszkadzaj. Ach, ten deszcz padający trochę psuje efekt. Nic nie widać. Dobra, tam są psy chyba w środku, więc nie jestem pewny, czy chcę robić sobie w nim bazę. Okej. Okay. Miasto jest całkiem spore. O kurde, trafił mnie. Z drugiej strony ten duży, wysoki, zielony budynek ma tą zaletę, że jest bardzo wysoki. I biegające na parterze zombiaki nie będą nam tak bardzo przeszkadzać, jak to było w remizie, pamiętacie? O. Aż kurde. Trafiła mnie. A ta dzwonnica, którą tam w oddali widać, co to za budynek jest? Spróbuję tam podejść i zobaczymy, najwyżej się cofniemy. Bo z drugiej strony zobaczcie, że to miasto jest całkiem spore. I wolałbym bardziej bliżej centrum się zadekować z bazą,
Żeby nie trzeba było tak daleko też chodzić. No, to jest kościół. I to ta dzwonnica niestety jest dosyć mała powierzchniowo. Więc nie będzie to nam... To było niespodziewane. Także ta dzwonnica mi średnio leży. Zrobimy sobie bazę tam w tamtym wysokim zielonym domu i będziemy najwyżej ganiać po mieście po prostu, tak jak to do tej pory robiliśmy. Wydaje mi się, że tam ta lokacja będzie dużo lepsza niż cokolwiek do tej pory trafiliśmy. Kurde, no. Nie przeszkadzaj, koleś. I masz jeszcze tutaj w łeb. Kurde, daj się trafić, no. No. O, dom zbieracza. Będziemy musieli tutaj potem zajrzeć koniecznie, bo poprzednio to była bardzo dobra decyzja, że tu zajrzeliśmy do niego. Jak mnie pamięć nie myli, to wejście chyba do tej lokacji jest od drugiej strony przez inny budynek, ale mogę się mylić. O, tak. Odłóżmy wszystko, co nie jest niezbędne. Wezmę tylko strzały i kule. Reszta zostaje. Dobra. Tak, dobra, spróbujmy wejść na razie tędy. A nie, tu jednak jest wejście. Cześć. Dobra. Załóżmy sobie to, żebyśmy coś widzieli. Chyba na zewnątrz jest. Tak. Cześć, błotnista. Dobra. Takie rzeczy będziemy przeszukiwać na końcu. Teraz atrakcja. A tak, bo tu jest restauracja. Bo to jest sklep mięsny, gdzie można zjeść na miejscu jedzenie. To mięso, które tu jest podawane, nie? W tym sklepie. Coś takiego jest w Warszawie na przykład. Jest na przychynka. Umiejętność wytwarzania maczów czytamy, a to złomujemy, bo tu pięściarz jest. Przychynka jest taka restauracja turecka, jak mnie pamięć nie myli. Macho się nazywa przez CH. I oni właśnie mają tak, że połowa tej restauracji to jest restauracja, a druga połowa budynku to jest sklep mięsny. I dosłownie można mięso, które podają w restauracji, sobie zjeść. O kurde, feral! O ty! Jeszcze wstajesz? Jasny gwint! Uff! Zastanawiałem się, gdzie jest ten pies i się w ogóle nie zorientowałem, że tu jest jeszcze feral. Mam nadzieję, że nie skończy się to jakąś makabryczną hordą teraz dla nas. Ale bez pistoletu byśmy sobie z tym feralem nie poradzili, mi się wydaje. Że to była dobra decyzja. Będzie trzeba też opracować jakiś prosty sposób na to, żeby tutaj na górę wchodzić. Bo wspinanie się po tych... O, strój sportowca. Dobra, na razie to zostawiam. Kurde, się wystraszyłem. Ale chyba o to chodziło. No, i tu sobie zrobimy bazę. Jak oczyścimy z elementu niepożądanego to miejsce. Dobra. I gdzie teraz? Zwykle mamy iść tam, gdzie światło prowadzi. O. Tutaj chyba. Muzyka bojowa się włączyła, co oznacza, że... Nagroda. Dobra, odpocząć. Dobra, leki. O, super. Zażyjmy to od razu. Będziemy musieli się pozbyć tej drabiny stąd. Bo ona prowadzi na samą górę. Zobaczcie, ta drabina. A nie! Nawet będziemy musieli dołożyć drabinę swoją, żeby można było wchodzić na górę z powrotem. Ale to jest dobry sposób na to, żeby właśnie podróżować góra-dół. I na poddaszu sobie zrobimy bazę i będzie dobrze.
Otwierajmy tylko te rzeczy. Słyszę grubasa, który się tam kręci. No, dajesz. Co mu tam? Umiejętność wytwarzania pułapek. Złomuję na razie. Podczas szablowania znajduj więcej żetonów księcia. Dobra, przeczytajmy to, bo tam jest parę rzeczy z tymi żetonami. Umiejętności, które się przydają. Karabiny automatyczne wytwarzanie na razie złomuję. Dobra. Albo to później zostawimy. Otwórzmy sobie tą jeszcze skrzynkę. Słyszę, że tam jakiś grubas agresywnie atakuje na górze szafki pewnie, albo ściany. Wytwarzanie narzędzi do pozyskiwania zasobów, to biorę. A, proszę, ten i teraz to rozwalić, tak mówicie? Candyland, Spear Hunter, to są gazety, które są w tej grze do znalezienia. Candyland znowu, magazyn. Tu mamy Tools Digest, okej. Okay. Jeszcze jedno. Okej. Okay. O kurde! O, udało mu się zejść. Niedobrze. O kurde! Oż w mordę jeża. Nie spodziewałem się aż takiego... tutaj takiej obrony. Nie trafił. Ciekaw jestem, czy jej coś zrobił. Bo tu chyba zombiaki sobie nawzajem obrażeń nie mogą zadawać, nie? Dobra, ten grubas... Aha, tylko się położył. Już myślałem, że udało się go pokonać. Dobra, oddawaj mu strzałę. Kurde, ta leci teraz jeszcze tutaj na nas. Dobra, pojedynczo. Leżysz? Dobra, teraz już będzie dużo łatwiej. No. O kurde. Uff. O, policja tu jest naprzeciwko, super. Może będą jakieś przydatne przedmioty tam. Dobra, słyszę, że jeszcze w środku coś się kręci. A nie, to tam na dole ten drwal tam walczy. Dobra, niech on sobie tam będzie. Czy my nie mamy przy sobie zbyt wielu przedmiotów? No, nie ma tragedii. Przeniosę to wszystko na górę, ułożę się tam, umoszczę w gniazdku nowym i tylko jeszcze tych oczyścimy. I spróbuję zorganizować... O co chodzi z tym tutaj? A, to jakiś artefakt wizualny jest. Tu jesteś. Zostaw ten ambulans, koleś. On będzie mi później potrzebny do tego, żebym go rozebrał i dobre przedmioty z niego wyciągnął. Zobaczmy w takim razie. O, wiecie co? Nie. Póki jeszcze tego nie mamy. Nie ten przycisk. Ten przycisk. Mamy perków aż 5. Patrzcie, szybko dorobiliśmy się. Lutin Goblin w takim razie weźmy. Dzięki temu mamy 30% lepszej jakości łupy znalezione w skrzynkach i różnych innych rzeczach, także to jest coś, co nam się bardzo przyda. Później, w kolejnych odcinkach będziemy już zwiedzać okolice dokładniej, a na razie pobieżnie tylko sobie tutaj wezmę to i to. Jeszcze kilka kliknięć i zaraz sobie zrobimy od razu też blok własności, prawa własności do ziemi, tak żebyśmy mieli bezpieczną bazę. O, dobra, nareszcie. Ok. Też to chcę od razu zezłomować, bo ledwie chodzę z przeciążenia. Okej, okay, przygotowałem tutaj takie miejsce, żeby się o niego nie potykać. I jesteśmy gotowi do zagospodarowania tego miejsca. Ja sobie tutaj poukładam te wszystkie rzeczy pomalutku. Mamy tutaj całkiem sporo różnego towaru do znoszenia. Tak, żeby to wszystko jakoś wykorzystać. A właśnie, jeszcze mamy tutaj to do zrobienia. Nie w ognisku tutaj. Także będę musiał sporo czasu poświęcić też na oczyszczenie tego miejsca z... O nie, to zostawmy.
Na razie przynajmniej. Dostawiłem tutaj te krzesła jeszcze i tak dalej. To zajmie trochę czasu, ale uporamy się z tym, żeby szybko doprowadzić się do sytuacji, w której byliśmy w poprzednim odcinku, zanim mapa nam się zresetowała. Teraz jak już wiem, jak się gra w tego moda, to już nie popełniam tyle błędów. Będzie mi znacznie łatwiej tutaj działać, mi się wydaje. Także myślę, że szybko nadrobimy te straty, które spowodowane zostały tym. Zabezpieczyłem się, żeby mi już sytuacja się nie powtórzyła w ten sposób, że teraz skopiowałem sobie folder z modem i uruchamiam go z skrótu bezpośrednio, bez używania mod launchera. I dzięki temu nie będę miał w przyszłości problemów z tym, że może mi się coś bez mojej wiedzy zaktualizować. Dobra, kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie łapkę w górę, komentarz dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki wielkie. Cześć. Wszystkim czuję mi się podzielić.